Cześć, witajcie w kolejnym poradniku poświęconym edycji zdjęć. Ostatnio wpadło do mnie sporo pytań o to, w jaki sposób edytować takie zdjęcia, które przedstawiają taki krajobraz jak na przykład nasze Ponidzie czy Roztocze albo czeskie Morawy. Więc postanowiłem, że dzisiaj Wam pokażę, jak to zrobić, a ponieważ większość z Was pyta o to w kontekście Lightrooma, to zrobimy to właśnie w Lightroomie. Więc zapraszam Was na ekran mojego monitora. I jak widzicie na zdjęciu, mamy klasyczny morawski krajobraz i chyba najbardziej znane, albo jedno z najbardziej znanych miejsc na Morawach, czyli tak zwaną Aleję Kasztanowców. I jak widzicie, to zdjęcie po pierwsze kuleje trochę kompozycyjnie, ale to wynika z tego, że w tym akurat miejscu, w zależności od tego, gdzie się ustawicie, te drzewa, które widać tutaj na dole, one wejdą wam w kadr. Jeżeli ustawicie się za nisko, jeżeli wejdziecie nieco wyżej, to te drzewa znikną. Natomiast jeżeli chcecie wejść nieco wyżej, no to musicie dysponować dość sporą ogniskową. Jak widzicie, to zdjęcie wykonane jest na ogniskowej 400 mm ISO 50 przysłona 9. Przy tej długiej ogniskowej należy pamiętać o tym, że przy wiejącym wietrze możecie mieć problem z tym, żeby uzyskać ostry obraz, więc wtedy często warto to ISO podnieść do wyższych wartości. No dobrze, ale problemem tych zdjęć, zresztą generalnie wielu zdjęć, które wykonujemy w RAW-ach, jest to, że one często są wyprane z jakiegokolwiek koloru, takiego mocniejszego nasycenia, czy też kontrastu. Więc to jest coś, co fotografując w RAW-ach, z czym często się spotkamy. I dlatego warto te rzeczy tutaj, że tak powiem, przywrócić, wykorzystując na przykład takie narzędzie jak Lightroom. Więc zacznijmy tą edycję od przede wszystkim uzyskania odpowiedniego efektu na zdjęciu, a potem to zdjęcie ostatecznie wykadrujemy. Ja tradycyjnie zaczynam od profilu korekty obiektywu i usunięcia aberracji chromatycznej. To jest taki podstawowy krok, który wykonuję. Następnie pozbywam się nieco szumu. Gdzieś tam wartość 20 jako taka bazowa jest wartością wystarczającą, więc są dwa pierwsze kroki, które wykonuję. Następnie w przypadku tego zdjęcia chciałbym, żeby pojawiło się na nim trochę więcej kontrastu. Mogę to zrobić oczywiście za pomocą suwaka kontrast. Mogę to zrobić za pomocą suwaków whites and black, jak widzicie, pójść w jakieś takie ekstremalne wartości. Mogę też to wykonać za pomocą krzywej tonalnej i wykorzystajmy tutaj w tym celu naszą krzywą. Zróbmy taką klasyczną eskę i już na tym zdjęciu w tej chwili mamy troszeczkę więcej kontrastu. Teraz idąc dalej, to co możemy na tym zdjęciu zrobić, to z pewnością dać tutaj więcej nasycenia. Myślę, że wartość w okolicach 30 będzie wartością jak najbardziej ok. Teraz jak widzicie, tutaj układają się fajnie światła i cienie. To jest zdjęcie wykonane o zachodzie słońca. Słońce świeci z prawej strony, co zresztą widać, bo tutaj mamy taki padający cień, więc ja te cienie delikatnie zgaszę. Myślę, że gdzieś do wartości 60. Standardowo lubimy podnosić te cienie, ale jak widzicie, podnosząc te cienie, gubię taką trójwymiarowość na tym zdjęciu, więc ja zdecydowanie w przypadku tych morawskich zdjęć, tych krajobrazów takich pofalowanych, to samo uzyskacie w wielu miejscach w Polsce, tak jak powiedziałem, Roztocze, Ponidzie, Mazury, Garbaty, to są te miejsca, gdzie możecie tego typu klimat uzyskać. Podniosę też światła. Na zdjęciach krajobrazu, wtedy kiedy mamy w kadrze na przykład niebo, bardzo często te highlightsy gasimy. W tym przypadku ja te światła podniosę. Troszkę to zdjęcie rozjaśnię i teraz jeszcze przesunę sobie punkt czerni i punkt bieli. No jak widzicie, w tej chwili to zdjęcie, jeżeli sobie wciśniemy backslash na klawiaturze, to zdjęcie uzyskało już znacznie więcej takiego nasycenia kolorów, znacznie więcej tych barw, ale również kontrastu.
To, co warto zrobić w przypadku tego typu zdjęcia, to skorzystać również nieco z suwaka Dehaze. Natomiast nie przesadzajmy, ja wykorzystam wartość gdzieś w okolicach 5. Podniosę jeszcze trochę ten punkt bieli i jeszcze ciutkę to zdjęcie rozjaśnię. I teraz co możemy zrobić? Bardzo często pracując w Photoshopie możemy wykorzystać efekt Ortona po to, żeby te miejsca tutaj zrobiły się takie bardziej bajkowe. Ja wykorzystam w tym celu troszeczkę inną operację, mianowicie wykorzystam dwa filtry gradientowe. Jeden filtr gradientowy, który ułożę sobie mniej więcej tak, jak idzie ta linia drzew, i popatrzcie, ten filtr gradientowy, troszeczkę go rozciągniemy, wyzerujemy sobie jego ustawienia, dodamy jeszcze trochę highlightsów, zgasimy troszeczkę czernie, o właśnie, ale żeby uzyskać ten taki, nazwijmy to, bajkowy efekt w Lightroomie, te takie miękkości, które bardzo często widzicie, możemy wykorzystać albo suwak Clarity, albo suwak Texture. Tylko pamiętajcie, że tak naprawdę, o zobaczcie, jeżeli pójdziemy w wartości skrajne, to tutaj będziemy mieli taką mocną granulację, jeżeli pójdziemy w lewo, to będziemy widzieli takie bardzo, bardzo miękkie rozmycie. Więc zróbmy to za pomocą suwaka Clarity, ale zróbmy to z delikatnym czuciem. I popatrzmy, chodzi mi o to, żeby tak ustawić ten gradient i tak płynnie operować, żeby najwięcej tego rozmycia uzyskać tutaj w tej części. Natomiast zdecydowanie nie chcę rozmywać tych drzew. I teraz drugi taki gradient zastosujemy od dołu, o mniej więcej w tym miejscu, i znowu te wartości, ale już nie aż tak mocno, szczególnie jeżeli chodzi o clarity, tutaj chciałbym, żeby ten dół był jednak w miarę ostry. I dodajmy tu jeszcze troszeczkę kontrastu, ocieplimy jeszcze troszkę tego dołu i może troszeczkę saturacji, ale naprawdę niewiele. To clarity gdzieś w okolicach minus 10 w tym przypadku będzie wystarczające. Naciśnijmy sobie done, popatrzmy przed i po. I teraz jeszcze jedna rzecz. Możemy przejść jeszcze do panelu HSL, do sekcji luminance, wybrać sobie tutaj ten wskaźnik, który pozwoli nam na to, żeby na ekranie podciągnąć światła w tych partiach i zgasić te światła w tych partiach. O właśnie, to się w tej chwili dzieje. I jeszcze troszeczkę, jeśli chodzi o saturację, to samo. Podciągnijmy te, tylko nie za mocno, podciągnijmy ten kolor. Jak widzicie, tutaj zwróćcie uwagę na suwak żółty i pomarańczowy. Przesuwam w dół, zjeżdżam z saturacją, a tutaj tą saturację sobie podbijam. No i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o to zdjęcie. Jeszcze popatrzmy, może na całości trochę to clarity obniżymy. Ważne, żeby tutaj na tych drzewach nie utracić zbyt wielu tych tekstur. I jeszcze jedną rzeczą, którą sobie zrobimy, to kadrowanie. I w przypadku akurat tego układu świetnie sprawdzi się kadrowanie 16:9. Popatrzcie, jeżeli ustawimy sobie ten kadr w ten sposób, ciutkę jeszcze go tutaj, żeby te drzewa z dołu zabrać, przytniemy, o właśnie, i w ten oto sposób nasze zdjęcie. Może jeszcze ostatnią rzeczą, którą zrobimy w panelu Details, to sobie to trochę wyostrzymy, ale tą ostrość chcielibyśmy mieć tylko na tych głównych liniach, o właśnie, w ten sposób. Myślę, że tyle będzie zdecydowanie ok. Tutaj na tym zdjęciu mamy jeszcze sarenki, które tam sobie biegają, ale ja nie będę już ich stemplował. Pamiętajcie, że możecie to wykonać za pomocą tego oto narzędzia, które nazywa się Spot Removal Tool. Po prostu klikacie na taką sarenkę i ona znika nam z
kadru, tak? To możecie wykonać w Lightroomie. I słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o taką prostą edycję tego typu zdjęcia. Popatrzcie przed i po. Jak widzicie, zdjęcie dostało sporo kontrastu, zdjęcie dostało sporo świateł, trochę ekstra cieni i wygląda zdecydowanie ciekawiej. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Zapraszam na najbliższego live'a i widzimy się już w najbliższą środę, o ile oczywiście nic nie wypadnie. Tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.